Zadanie rozwiąż równanie. Tutaj widzimy, że pod pierwiastkiem jest kwadrat z pewnego wyrażenia. Należy w tym przypadku skorzystać z następującego wzoru. Kwadrat co prawda skraca się z pierwiastkiem, ale powstaje nam nie sam x, ale moduł z x, ponieważ rozwiązania mogą być także dodatnie lub ujemne. Tworzymy wobec tego moduł. Z naszego wyrażenia pod pierwiastkiem i ten moduł równa się 8. Jak rozwiązać takie równanie? Na początku zastanów się, czy ta liczba jest dodatnia, czy ujemna. Gdyby była ujemna, to piszesz komentarz. Równanie sprzeczne, ponieważ moduł nie może być liczbą ujemną. Tutaj jest liczba dodatnia, więc rozkładamy takie równanie na dwa przypadki. Pierwszy przypadek powstaje nam przez opuszczenie tych zewnętrznych kreseczek wartości bezwzględnej i przepisujemy wszystko bez zmiany. W drugim przypadku, podczas opuszczania pionowych kreseczek, zmieniamy znaki pod modułem. Napiszemy -x, -4, a wynik spisujemy bez zmiany. x przepisujemy, 8 przepisujemy, czwórka zmieniła stronę, zmieniła znak. Otrzymujemy w efekcie czwórkę. Tutaj rozwiązujemy takie prosiutkie równanie. Minus x przepisujemy, 8 także zostało przepisane. Minus czwórka zmieniła stronę, zmieniła znak. Po obliczeniu otrzymujemy, że x jest równy minus 12. Zatem takie równanie ma dwa rozwiązania, 4 i minus 12.